Partnerem odcinka jest Lajokat. Link w opisie. Witam was w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. Wczoraj powiedzieliśmy nieco o broni palnej i pancernej w Awatarze, a dzisiaj Hasbando! I to z legend Aanga, która z postaci męskich w pierwszym Awatarze jest wedle fanek najbardziej hot? Zaraz się dowiecie. Wytłumaczę najpierw dla niewtajemniczonych jeszcze czym jest to tajemnicze słowo Hasbando. Jak wynika ze słownika slangu, husbando z japońskiego mężuś to określenie używane przez fanów anime otaku Weibo na ulubioną męską postać z anime i mangi. Czasem to umiłowanie do fikcyjnej postaci przeradza się w obsesję, gdzie postać taka jest traktowana jako życiowy partner. Legenda Aanga jest amerime, czyli jakby w połowie samym anime, dlatego też ten termin możemy stosować do tej serii. Ale nie przedłużając, zróbcie herbatkę godną Mairo, usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Miejsce piąte. Aang. Miły, dobry, współczujący i łysy, ale posiadający także ogromną moc awatar, który po wydarzeniach z serialu naprawdę robił wrażenie. Może też z tego względu wyrwał katarę? No ale cóż, nie każdy lubi takich miłych facetów. I a propos, ostatnio wypominaliście, że większość osób z top waifu i zapewne też z Hasbando jest w dość młodym wieku. I macie rację, ale całe szczęście mamy legendę Kory i spory przeskok w czasie, więc możemy już o Aangu mówić nawet w czasie przeszłym, a tym bardziej o jego dorosłej formie. W jednej z migawek, właśnie w Korze, widzimy awatara Aanga, będącego już w średnim wieku. I o chłopie, jak on się zmienił! Widać, że spoważniał, nabrał męskiej aparycji oraz dorobił się brudki. A jak sprawował się jako mąż? Cóż, muszę tu was zaskoczyć, ale daleko mu było do doskonałego ojca. Z opowiadań jego dzieci wiemy, że poświęcał najwięcej czasu swemu jedynemu dziecku, które odziedziczyło moc tkania wiatru. To jest Tenzinowi. Z drugiej strony, co tu się dużo dziwić? W końcu widział w nim szansę na odrodzenie swojego ukochanego narodu. I miał dużo racji. Miejsce czwarte. Haru. Jeden z pierwszych magów ziemi, jakich widzimy w serialu, ale niezbyt potężny. To, co jednak go wyróżnia, to bardzo ładna aparycja, która spodobać mogłaby się nie jednej kobiecie. Taki ładny chłopczyk. Szczególnie, gdy w późniejszym czasie hoduje sobie zarost. Zaraz. Skąd ja to znam? W każdym razie, Haru gościł już na naszej liście najsłabszych magów w Awatarze, co niezbyt jest pozytywne i cieszy. Ale mimo to, dobry z niego chłopak, buntowniczy, chcący zmian. To on w końcu przekonał swych ziomków, aby nareszcie postawili się okupantowi i walczyli o wolność. Jako mąż raczej byłby przeciętnym facetem, kochającym swoją rodzinę, który najchętniej cieszyłby się ze spokoju i najmniejszych rzeczy w życiu. Miejsce trzecie. Jet. Ach, ten Jet. W sumie o nim mówić w kontekście osoby starszej, biorąc linię czasu od strony legendy Kory, troszkę nie wypada. A to z jednego względu, bo nie żyje. Ale cóż, po przeglądnięciu wielu tego typu topek w internecie, ten cieszy się wysokim miejscem, więc bum madzie. Ogólnie Jet sprawiał z początku niezłe wrażenie. Bohatera, Robin Hooda tej serii. Jednak ostatecznie jego działania były objęte nutką mroku. W końcu chciał zalać wioskę, co spowodowałoby śmierć wielu bezbronnych cywili. Ale zaimponował z początku Katarze, która to się w nim zauroczyła. Niestety nie wiem, czy byłby z niego dobry pożytek w domu. Facet miał widoczną obsesję, mało komu ufał i był też podatny na pranie mózgu. Ale figurę i ruchy miał niezłe. To trzeba przyznać. Miejsce drugie. Sokka. Ach, nasz ukochany Sokka. Ile to z nim mieliśmy ubawu. Ale nie jest tylko tym, bo jak się okazuje, niezły z niego Alvaro. To w końcu on miał najwięcej dziewczyn w serii. Niestety nie wiemy, co dokładnie się z nim stało i czemu nie widzimy go w legendzie Kory, co jest bardzo smutne.
Sam ku zaskoczeniu wielu z biegiem czasu stał się bardzo dobrym i charyzmatycznym przywódcą. Do tego na tyle inteligentnym, aby dawać szansę nowym technologiom w ułatwianiu życia ludziom. Przypomnę, że to za jego sprawą powstał jakoby pierwszy balon na ciepłe powietrze, a w następstwie ogromne sterowce. O broni i tychże statkach mówiliśmy wczoraj, dlatego zapraszam was do odcinka Broń palna i pancerna w Awatarze. Sokka w sumie posiadał wszystko, to co powinien mieć facet. Martwił się o bliskich, zawsze był skory do pomocy. Nieraz leniwy, ale jak było trzeba, to na nikim innym nie można było bardziej polegać jak właśnie na nim. No i do tego bardzo ładny facet. Wiecie, że nawet postawili mu pomnik? Nieźle. Czas na miejsce honorowe. Głaz, Ozai, Airo. Co łączy te trzy postacie? No nie wiem. No tak, piękna klata. Choć Głaz i Ozai nie słynęli z dobrego charakteru, to i tak w internecie można znaleźć fanki, które chętnie przygarnęłyby ich do siebie. No i nareszcie, miejsce, na które wszyscy czekaliśmy i raczej wiemy już, kto je zajmuje. Przed wami miejsce pierwsze. Zuko. No bo kto inny? Pamiętacie top 5 waifu z Legend Aanga i tamto pierwsze miejsce? W tym przypadku jest podobnie. Ilość fanfików i fanstory z Zuko jest przeogromna. To samo z fanartami. Sam Zuko w końcu to bardzo złożona postać mająca ciężką przeszłość. Musiał przejść pewną drogę, którą ostatecznie pokonał, raczej w prawidłowy sposób, nakierowany przez Airo, stając się zaraz obok Aanga, filarem, na którym można było przywrócić całemu światu ponownie pokój, jak i równowagę. Wiemy też na pewno jedno, klatę ma po ojcu, a oprócz tego posiada skryty charakter, co jest zapewne najbardziej w nim pociągające. Jednym zdaniem, fanki Awatara szaleją za Zuko. Nic dziwnego, że znalazł się na miejscu pierwszym naszej topki Hasbando z Legendy Aanga. No i to by było na tyle. Czy podobała wam się topka mężusiów? Jeżeli tak, to bardzo mnie to cieszy. Jeżeli nie, no to zapraszam do wypisywania własnych propozycji w komentarzach. Zobaczmy siłę kobiet na moim kanale. A może i nie tylko. Zapraszam jak zwykle do głosowania na następne tematy do kronik. Gdzie? Na mojej zakładce społeczności. Link do niej, jak i do mojego Discorda, znajdziesz w opisie filmiku. Nie zapomnij też zasubować kanału, jak jeszcze tego nie zrobiłeś. Ja się z wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. Na razie! Losowa ciekawostka czeka także i tutaj. Czy wiecie, że naród Ziemi, mimo posiadania ogromnej populacji, posiadał najmniejszy procent tkaczy z wszystkich czterech narodów? Przykładowo, nieraz na jedną wioskę posiadającą 1000 mieszkańców, tylko 100 mogło tkać ziemię.